Już w piątek od spotkania autorskiego z Małgorzatą Przytułą-Sawicką, pochodzącą z Opatowa, pisarką, podróżniczką, Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie rozpoczęło weekend seniora z kulturą. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej zaprosiło panią Małgorzatę Przytułę-Sawicką, która przyjechała z Lublina. To jest znana reporterka, pracownik Radia Lublin, osoba, która zwiedziła wszystkie kontynenty, osoba, która pochodzi z ziemi opatowskiej, związana jest ze Stodołami i z Opatowem. W Opatowie uczyła się w szkole podstawowej, kończyła opatowskie liceum. Przypuszczam, że jest jedną z najbardziej znanych absolwentek liceum opatowskiego. Otrzymała wiele nagród międzynarodowych i napisała książkę wspomnieniową o pobycie w Opatowie, o pobycie na ziemi opatowskiej, w powiecie opatowskim. Książka nosi tytuł 100 lat w 100 dołach. Wspomnieniowo promujące książkę spotkanie było ciekawe także ze względu na zawód i miejsce pracy mamy autorki 100 lat w 100 dołach. Mama pani Małgorzaty, Irena, przez 40 lat była położną w szpitalu opatowskim, więc większość dzisiejszych 30-40-latek to są osoby, które były odebrane przez właśnie panią Przytułę. W sobotę i niedzielę seniorzy nieodpłatnie mieli okazję zapoznać się ze zbiorami Muzeum Geodezji i Kartografii oraz pokonać z przewodnikiem podziemną trasę biegnącą pod opatowskim rynkiem. Mimo niesprzyjającej pogody mieliśmy kilka grup, które dosyć licznie tutaj nas odwiedziły. Większość to przyjezdni. Dzisiaj na przykład gościliśmy grupę z Małopolski. Na jutro również parę grup mamy zapisanych. Oprócz piwnic kupieckich turyści mieli okazję zobaczyć stałe i okolicznościowe wystawy. Cała trasa jest wzbogacona wystawami tematycznymi. Można poznać dawną historię miasta Opatowa. Kilkanaście osób zdecydowało się skorzystać z zaproszenia Muzeum Geodezji i Kartografii. Jeśli chodzi o nasze muzeum, to małe grupy, najczęściej 3-4 osobowe i tych osób było kilkanaście. No oczywiście z Opatowa, ale nie tylko, bo była mała grupa z Podłasku, osoby, które przyjechały tutaj zwiedzić nasze miasto, były w podziemiach, no i były w naszym muzeum. Akcja organizowana jest pod egidą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jerzy Strzyż, STV Info.